Cześć, jestem Klaudia, to kanał na i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Ustal, które z ogniw o podanych nazwach ma największą wartość sam. Wykonaj odpowiednie obliczenia. I tutaj musimy skorzystać z szeregu elektrochemicznego metali, które pewnie odnajdziecie w swoich podręcznikach na końcu lub macie gdzieś indziej podaną całą tą tabelkę. Co będziemy z niego odczytywać? Potencjał standardowy. Czyli zaczynamy od podpunktu A. Zapisujemy potencjał standardowy. A teraz pytanie czego? Mamy manganowo-miedziowe ogniwo, czyli manganu. Mn2 plus Mn. Odczytujemy. Następnie miedziowe, czyli będziemy odczytywać potencjał standardowy dla miedzi. Tutaj zapiszemy sobie główny wzór na SEM. Jest to potencjał katody. Minus potencjał anody. I jest to zawsze wartość dodatnia. Jeżeli wychodzi Wam wartość ujemna, to znaczy, że macie pomyloną katodę z anodą. No to zaczynamy tutaj. SEM. I. Które z nich jest anodą? To, które jest mniejsze. Anoda coś mniejszego na minusie, czyli u nas mangan. Zatem zapisujemy najpierw to minus, z tego będzie plus. Dodajemy jednostka do przepisania. I tak będziemy robić dla każdego. Cynk. Odczytujemy. Platyna. To jest anoda, liczymy SEM. Zapisujemy jako dodawanie. I sumujemy to ze sobą. Podpunkt C. Znowu cynk. To już nie będziemy tego zapisywać. I nikiel. Mamy cynk i nikiel. To jest bardziej na minusie, czyli to jest anoda. To minus minus to, czyli tak właściwie plus to. Otrzymujemy 0,5 V. Podpunkt D. Manganowo-platynowe. Mangan mamy tu, platynę mamy tu. Mangan jest na minusie, czyli to jest anoda. SEM. I zaczynamy. Platyna. Minus. Minus. To już wiecie, że to będzie plus. Dodajemy jedno i drugie.
otrzymujemy 2,37. Magnezowo magnezu nie było, no to musimy go odnaleźć. Srebra też nie było. Ok, to jest bardziej na minusie, czyli to jest anoda, czyli to plus to otrzymamy 3,16 volta. Czyli największą wartość SEM ogniwa posiada ogniwo magnezowo-srebrowe. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.